Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w nowym filmiku. Dziś nie będzie o kosmetykach. Zrobimy sobie od nich małą przerwę. Natomiast zapraszam Was na nowy film na moim kanale. Jeszcze takiego nie było, a mianowicie 6 dni i 6 stylizacji. Jeśli jesteście gotowi, to od razu zaczynamy. Stylizacja numer 1, jak ja to mówię, outfit do samochodu, bez kurtki, ale za to z takim grubym, bardzo mocnym, puchowym futrzakiem. Przywiozłam go sobie kilka lat temu z Neapolu, ale wiem, że one są też dostępne w sprzedaży internetowej, więc wystarczy się za nimi rozejrzeć. Zobaczcie, jaki on jest gruby i puchowy, cieplutki. Pod nim mam sweterek z Zary, szary, z takim właśnie fajnym czerwonym elementem. Czarny zegarek, czarna torebka Liu Jo, czerwone usta, idealnie pasujące do mojego sweterka. Do tego szare jeansy z Zary i szare huntery, bo niestety dość mocno pada, ale myślę, że one też fajnie wyglądają właśnie w takiej szarości przełamanej czerwonym kolorem. No dobrze, to tak się prezentuje dziś. Outfit numer 1 już za nami. Dzień dobry w kolejnej stylizacji, tym razem już druga. I zaczynamy od góry. Mam na sobie beret z H&M-u w takim pięknym karmelowym kolorze. To jest 100% wełny i beret jest dostępny w aktualnej kolekcji. Na sobie mam też kożuszek z Zary z zeszłorocznej kolekcji. Też widzicie w takim pięknym brązowym, ciemnym karmelowym kolorze. Pod kożuszkiem gruby, długi sweter, który troszeczkę przypomina sukienkę, i to też jest sweter z Zary, ale ma już kilka lat. Moja ulubiona torebka Pinko. Rajstopy są z Calzedonii i kozaczki Casa Day. Tak się dzisiaj prezentuję. Mam nadzieję, że ten look Wam się podoba. I uciekam. Widzimy się w kolejnej stylizacji. Czas na kolejną stylizację i o ile się nie mylę, to już będzie trzecia. Mam dzisiaj na sobie czarny klasyczny golf, golf z Zary. One są dostępne cały czas, więc spokojnie taki dla siebie znajdziecie. Golf, który ma takie oto złote guziczki. Na niego nałożyłam sukienkę, tunikę. Ona również jest z Zary i już ma chyba 2 lata, ale jest z takiego bardzo ciepłego, fajnego materiału. Co prawda z krótkim rękawkiem i z dekoltem serek, ale zobaczcie, też fajnie komponuje się właśnie z golfem na takie chłodniejsze dni. Cienkie rajstopy i do tego kozaki na płaskim obcasie, czarne kozaki również z Zary i te kozaki też mają chyba już z 10 lat. A teraz pokażę Wam, jak prezentuje się w całości i jeszcze założę torebkę oraz płaszczyk. Wykończeniem całej stylizacji jest ten oto płaszczyk w kratkę ze sklepu Sfera. On jest z aktualnej kolekcji. Tak wyglądam w całości. I do tego moja ulubiona, jedna z ulubionych torebek Pinko, właśnie w takim szarym odcieniu. Idealnie pasuje mi do sukienki. Okulary, bo dzisiaj mamy piękne słoneczko. I jestem gotowa do wyjścia. Czas na outfit numer 4. Dzisiaj mam na sobie taki luźny strój, wygodny. Za moment wychodzę, jadę na szybkie zakupy, na pocztę załatwić kilka spraw. No i też mam dzisiaj dużo siedzenia przed komputerem, więc musi być wygodnie. I widzicie, mam na sobie sweter w biało-czarne pasy z butiku Latika, ten, który zakładam sobie tyłem naprzód, z tyłu, o. O, taki duży, fajny dekolt. Do tego czarne, skórzane, ala skórzane spodnie, rurki z Zary. Ja je kupiłam w zeszłym roku i bardzo dobrze mi się noszą. Super stary, tak jak wspomniałam, musi być wygodnie. Będę za chwilę dużo latać po sklepach, pomiędzy sklepami, na poczcie, więc tak wygląda mój dzisiejszy outfit i jeszcze Wam pokażę, co na siebie zarzucę. I dopełnienie mojej stylizacji, czyli okrycie wierzchnie, kożuszek czarny z Zary. Ja go kupiłam w zeszłym roku, ale widziałam, że w tej nowej kolekcji nadal są dostępne. Do tego
torebka z Pinko, kolekcja limitowana, wakacyjna. Nie wiem niestety, czy są nadal dostępne. Myślałam o tym, żeby założyć jeszcze ten szalik czerwono-biało-czarny, ale powiem Wam, że dzisiaj jest dosyć ciepło, także spokojnie wystarczy mi taki oto strój dnia do biegania, do załatwiania, do ogarnięcia wszystkich spraw. Lecę, a my widzimy się w kolejnej stylizacji. A co powiecie na moją dzisiejszą stylizację? Mam na sobie sweter z Zary, który kupiłam w zeszłym roku albo 2 lata temu, już nie pamiętam, chyba w zeszłym roku. To jest taki ciemny, szary kolor, troszkę przebijający na taki ciemny zielony, z przepięknymi tutaj cekinami, koralikami, perełkami i on ma takie bardzo fajne, widzicie, rozszerzane rękawy, ale za to jest krótki. Więc założyłam do niego spodnie, jeansy szare, ciemne, z wysokim stanem, również z Zary i buty, botki z Zary, czarne, skórzane, z takimi srebrnymi klamrami i te botki mają już kilka dobrych lat, ale noszą mi się świetnie. No, i teraz pokażę Wam jeszcze w całości, co na siebie zarzucę. Bardzo proszę, wykończenie stylizacji, czyli ostatnio mój ulubiony płaszczyk ze sklepu Sfera. I do tego torebka Liu Jo, która idealnie pasuje mi do swetra. Czarna torebka. Zobaczcie, tak prezentuje się w całości. Mogę lecieć na spotkanie i poranną kawę z koleżanką, a Was zapraszam na kolejną stylizację. I to już będzie ostatni strój dnia, ostatnia stylizacja. Mam na sobie dzisiaj szary sweter z H&M-u. Bardzo polubiłam ten sweter, ale on niestety jest króciutki, więc mam dzisiaj do niego szare jeansy z Zary z wysokim stanem. Idealnie mi tutaj wszystko zakrywają. Do tego buty w stylu emu. Kupiłam je na Dizzy, o ile się nie mylę, jakiś czas temu, ale bardzo dobrze mi służą. No i zakładam na siebie resztę i zaraz zobaczycie, jak prezentuję się w całości. Jak widzicie, zarzuciłam na siebie jeden z moich 2-3 kożuszków, tym razem w takim beżowym, szarym, jasnym kolorze. I ten kożuszek to był mój pierwszy nabytek, słuchajcie, z Zary. Kilka lat temu, chyba 2 lata temu, o ile się nie mylę, bardzo dobrze mi służy, sprawdza się idealnie. I do tego mam moją ukochaną torebkę z Pinko. Tak wyglądam dzisiaj w całości. Lecę do pracy. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa, która z moich stylizacji podobała Wam się najbardziej. To dobrze, kochani, przerobiliśmy sobie wszystkich 6 stylizacji. Jestem bardzo ciekawa, która z nich przypadła Wam do gustu, która z nich najbardziej Wam się podobała. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. No i oczywiście czekam na Waszą opinię, czy chcecie tego typu filmy i czy chcecie, żebym raz na jakiś czas wrzucała Wam właśnie takie zestawienie moich stylizacji. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą obecność i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!